Bonjour mes amis! Dzisiaj proponuję Wam pyszną kanapkę na barze kremową, pastą z tuncikiem i z bakłażanem. Oglądajcie dalej. O, 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 o! Uwielbiam jeść kanapki. Może to Ci dziwi, że jestem kucharzem i przyznaję się, że lubię zjeść kanapki, ale uwielbiam domowy sandwich. Mój ulubiony sandwich jest na bazie właśnie dobrą majonez i do tego je się taką pastą właśnie z tuncikiem, szalotką i z korniszonami. Zaczniemy najpierw od bakłażana. Potrzebujemy podsmażać takie pajdy, takie talarki powiedzmy bakłażana. Widzisz coś takiego? Czyli liczy 3 talarki na jedną kanapkę. Pamiętaj o tym, że jak zaczynasz smażyć bakłażan, to bakłażan na początku pompuje bardzo dużo tłuszcz, który później oddaje. Czyli obowiązkowo po usmażeniu musisz położyć bakłażan właśnie na ręcznik papierowy, żeby zdejmować nadmiar tłuszczu, który on puści. Przygotuję w związku z tym talerz, który nakładam ręcznikiem papierowym. Potrzebuję jeszcze sól, żeby szybciej podsmażać właśnie talarki, no i chipsy. Tłuszcz jest gorący, dodaję teraz talarki z bakłażana i podsmażaj całość jakieś 3 minuty. Widzisz, on od razu pompował tłuszcz, tak jak mówiłem, i sól. Widać, widzisz, w tej chwili, że on zaczyna z powrotem oddać tego tłuszczu. Nie dodaj go na początku za dużo. No i ostatni kawałek bakłażana podsmażony. Przygotuję teraz farsz, który będzie się składał z szalotkami posiekanymi, do tego korniszony, pyszny tuncik z sosem własnym, no i oczywiście majonez i pomidorami. Zapomniałem jeszcze tutaj właśnie o troszeczkę ścipiorku. Czyli potrzebujemy właśnie taką miseczkę. Do środka dodaję właśnie nasz tuncik w sosem własnym. Korniszony, bardzo są popularne we Francji. We Francji nie mamy ogórki kiszone, tylko mamy właśnie korniszon, które są bardzo popularne w każdą kanapkę we Francji, w każdym sandwichem, czy to będzie właśnie ze szynką, serem, albo na przykład właśnie tak jak dzisiaj używam tuncik. Jeden korniszon na pół, następny paseczki i pasteczki w taką bardzo drobną kosteczkę. Jak nie masz korniszony i chcesz poczuć ten posmak, zrób po prostu to z ogórki kiszone. Delikatnie jeszcze posiekam całość, a i tylko troszeczkę. I teraz to wyląduje do miski razem z naszym tuncikiem. Pokroję teraz 2 szalotki w bardzo drobną kosteczkę. Szalotka mi doda taką ostrość środku troszeczkę moją pastę, bo wiadomo, że tuncik sam sobie nie ma dużo smaku. I znowu całość delikatnie posiekam. Całość wyląduje z powrotem do miseczki. I czas teraz na sipiorek, oczywiście dobrze umyty wcześniej. Czyli tak, pokroimy go, widzisz. I to będzie w sumie tak drobno, jak pokroimy właśnie szalotkę i korniszony. Doda to smak oczywiście, ale też kolor. I znowu całość wyląduje do miseczki. No i czas teraz na bardzo dobrej jakości majonezu bez konserwantów. Zrobione z jajko eko, czyli zerówki. Musi być po prostu gęsta i kremowa. Potrzebuje około powiedzmy 3 kłyżek. O, widzisz takie porządne, zobacz jaką piękną konsystencję mamy. Jedna, druga i trzecia. Dodaję sól, dodaję świeżo mielony pieprz. Pomieszam teraz całość, żeby odzyskać taką fajną konsystencję. Możesz dodawać, jeśli potrzebujesz, troszeczkę właśnie soków cytryny do środka. Ja dzisiaj używam tuncik, ale możesz używać inną rybę w puszce, na przykład makrele, szprotki. Wtedy po prostu robisz taką rodzaj sandwich rybaka. Pasta jest gotowa, czas na pomidory, które pokroję właśnie w takie dosyć grube talarki. Mogą być grubsze właśnie od talarki bakłażana. I voilà, wszystkie składniki są gotowe. I teraz powiedz mi, dlaczego masz iść do stacji paliwowej lub do sklepu spożywczego i kupować kanapka gotowa, zrobiona na przykład z pieczywem tostowym, który jest taka gumowaty, niesmaczny i po pierwsze niezdrowy. Zdecydowanie lepiej jest po prostu kupować taką prawdziwą bagietkę właśnie francuską, która jest taka chrupiąca, posłuchaj to. Słyszysz? Ja uwielbiam jak gryżę właśnie dobry sandwich, jak to tak chrupi między zębami. Przygotujemy to dosyć błyskawicznie teraz. Pokroję po prostu bagietkę na 4. Otwieram na pół, tak nie do końca. Obowiązkowo do dobrego sandwicha musi się znaleźć jeszcze troszkę sałaty. Dodajemy to, widzisz, na spód. Sałata musi troszeczkę wystawać. No dobrze, tak jak jest teraz, położymy właśnie nasze plasterki bakłażana. Dobrze, tak jak jest teraz, bierzemy naszą masą majonezową, tuncikową, z korniszonami, szalotkami. Ja już mam ślinotok, przyznaję się, ja dzisiaj nie zjadłem śniadanie i to będzie moje śniadanie. Tutaj teraz rozprowadzamy wszędzie
naszą masą. Dodaje się teraz wszędzie pomidory. I voilà, pyszna kanapka z pastą właśnie tuńczykową, z bakłażanem, z pomidorami jest gotowy. Ja jestem szczęśliwy znowu, bo ja już to mam gotowe i mogę to spróbować. No po prostu ona jest przepyszna. Koniecznie spróbuj zrobić tą kanapkę na bazie właśnie pyszną, majonezową, tuńczykową w ogóle pastę. Napisz mi koniecznie w komentarzu, jeśli potrzebujesz więcej inspiracji na kanapkę. I pamiętaj, że to może być idealne na przykład w podróże. Możesz to zawijać na przykład folii spożywczej, folii aluminiowej, najwyżej do jakieś pudełko jednorazowe. Życzę Ci smacznego, miłą kanapkę i do zobaczenia, papa. Cześć. Lubię to. Jeśli poszukujesz więcej inspiracji do pysznej przekąski, kliknij tutaj.